Cześć, dzień dobry. Witam Was serdecznie z przepięknej mariny w miejscowości Szeged, gdzie stoją luksusowe jachty za grube miliony dolarów. Także będzie dzisiaj o pieniądzach, ale na początek o wiadomości, jaka gruchnęła jak grom z jasnego nieba dzisiaj o poranku i przebiegła przez wszystkie media elektroniczne, telewizyjne, prasowe i tak dalej, a mianowicie, że Chorwacja z dniem 1 lipca zmieniła przepisy wjazdowe. Przepisy wjazdowe zmieniły się o tyle, że ja jadąc w sobotę w ubiegłym tygodniu przyjeżdżając tutaj do Chorwacji, wystarczył mi tylko i wyłącznie dowód osobisty albo paszport, żeby przekroczyć granicę słoweńsko-chorwacką. Natomiast od dnia dzisiejszego, jeszcze raz przypomnę, od 1 lipca 2021 roku potrzebne są jeszcze certyfikaty, testy, które potwierdzą to, że albo jesteście zaszczepieni, albo że jesteście ozdrowieńcami, przeszliście już chorobę, albo że wykonaliście test PCR antygenowy. Pamiętajcie o tym, że test musi być nie jakiś chiński, ale uznawany w Unii Europejskiej. Więc tego typu wymagania teraz będą na granicy. Trudno mi powiedzieć, o ile to zwiększy korki. Ja na granicy stałem około 1,5 godziny. Tylko w takim momencie, kiedy były sprawdzane dokumenty tożsamości. Nic więcej. Także od dzisiaj niestety myślę, że dla wielu osób będą to dodatkowe obciążenia budżetu wakacyjnego, bo wykonanie kilku testów będzie trochę kosztowało. Jeszcze taka ważna informacja. Te obostrzenia dotyczą dzieci powyżej 12 roku życia. Także dzieci do 12 roku życia są zwolnione z takiego badania, więc choćby chociaż taka ulga będzie dla nas. To tyle o tej, nazwijmy to takiej, niezbyt przyjemnej wiadomości dla osób, które będą wyjeżdżać do Chorwacji. A teraz kilka słów na temat finansów. Chodzi mi o to, że sam byłem bardzo ciekawy, i co zabrać do Chorwacji przed wyjazdem. Jedni znajomi mi mówili, że warto zabrać euro, inni mówili, że warto kupić tutaj na miejscu kuny, wymienić złotówki na kuny, inni jeszcze mówili, że warto u nas kupić kuny i przyjechać tutaj z kunami. Więc ja zrobiłem test, tu są wyniki tego testu. Postanowiłem zrobić praktycznie wszystko. Czyli tak, wymieniłem, z bankomatu pobierałem pieniądze, pobierałem je z konta złotówkowego, z konta euro i sprawdzałem, jakie kursy będą. I powiem Wam w ten sposób, że kompletnie to praktycznie nie ma znaczenia. Czyli czy będziemy, jeżeli mamy konto w złotówkach i wybieramy tutaj kuny, czy jeżeli będziemy mieli konto w euro i tutaj będziemy pobierali kuny, ja sobie wypisałem dokładnie, ile zapłaciłem za euro, kiedy je kupowałem. Następnie jak wypłaciłem na kuny, przeliczyłem to na kuny, to mimo że bank pobrał mi jeszcze 33 kuny prowizji, i tu też ważna rzecz, że 33 kuny prowizji pobrano mi w bankomacie jednego z banków, natomiast wyższa prowizja pobierana jest w bankomatach pośredników, bodajże Euronetu, tam było to ponad 60 kun. Także o tym pamiętajcie, że warto pochodzić, poszukać, bo można troszeczkę zaoszczędzić. Natomiast wracając do kursów, do przeliczników, to te różnice w kursach, w przelicznikach są tak nieduże, że nie warto sobie tym w ogóle zawracać głowy. Po prostu, jeżeli chcielibyście to kupić w Polsce, w kantorze kuny, czy tutaj po prostu wziąć, wypłacić z bankomatu, wyjdzie Was to dokładnie to samo. Różnica jest, jeżeli tutaj sprzedawalibyście złotówki. I to wtedy się trochę już opłaca. Ja mam tu wynotowane, że jeżeli dzisiaj jaki był kurs, był 1,55 kuny za złotówkę. Czyli w tym momencie kurs wychodzi 0,64 złotego do kuny. Natomiast kurs w kantorach, kurs w przelicznikach właśnie takich wypłacania z bankomatu i w restauracja nawet, bo to też sprawdziłem, ile mi przeliczy opłata, jeżeli bym płacił euro, bo w niektórych restauracjach można płacić euro, to wychodzi to
mniej więcej 0,60-0,61 grosza polskiego. Więc tutaj to się jedynie opłaca, jeżeli byście wzięli złotówki i tutaj wymienili w kantorze, jeszcze przy większej ilości ten kurs jest troszeczkę lepszy, więc tutaj można zaoszczędzić na 1000 kun około od 30 do 50 zł w zależności od ilości, jaką będziecie wymieniać. Tutaj warto. Tak to wygląda. Teraz jeżeli jesteśmy przy pieniądzach, to jeszcze kilka informacji na temat winietek, jakie po drodze trzeba zakupić, bo trzeba kupić winietkę czeską, jeżeli jedziecie na 7 dni, to można kupić winietkę 10-dniową lub 30-dniową, jeżeli byście chcieli zostać troszeczkę dłużej. Jeżeli chodzi o Austrię, to oczywiście na tydzień to winietka 10-dniowa. Jeżeli chodzi o Słowenię, to w Słowenii winietka jest 7-dniowa, więc na 7 dni się nie zmieścicie, musicie kupić 30-dniową i ta kosztuje 30 euro, 7-dniowa kosztuje 15 euro, więc opłaca się od razu tak kupić. Wracając do Austrii, w Austrii 10-dniowa kosztuje bodajże 9,50 euro, tak? A ja akurat kupowałem 30-dniową winietkę w Czechach, bo wyjechałem trochę wcześniej i wrócę troszeczkę jeszcze później, także nie starczyłoby mi te 10 dni, więc zapłaciłem 440 koron czeskich. Co do cen paliwa, to też taka informacja dla Was, co do cen paliwa, gdzie się opłaca tankować, gdzie nie. Od razu mówię, że najbardziej opłaca się tankować po drodze w Słowenii. Tam wychodzi najtaniej, tam można kupić paliwo poniżej 5 zł za litr. W Austrii to wychodzi w zależności od tego, no na stacji benzynowej to jest na stacji benzynowej na autostradzie wychodzi drogo, natomiast jeżeli zjedziecie gdzieś na chwilę do jakiejś mniejszej miejscowości, wtedy zaoszczędzacie nawet 40 eurocentów na jednym litrze. Więc to paliwo wychodzi dosyć przyzwoicie. Ja na przykład tankowałem po euro i 15 centów, czyli to mniej więcej wyszło 5,23 za 1 litr diesla. Jeżeli chodzi o Chorwację, w Chorwacji jest najdrożej. Paliwo kosztuje za litr diesla od 10,15 do 11,23 kuny. To wychodzi nawet ponad 7 zł za litr. Takie jest drogie paliwo tutaj w Chorwacji. Jeżeli chodzi o autostrady, bo to o tym jeszcze nie powiedziałem, więc autostrada na odcinku od granicy do Zagrzebia kosztowała 48 kun, natomiast od Zagrzebia tutaj w okolice Trogiru 167 kun. Tak powiedzmy w okolice Splitu. Do Splitu będzie jeszcze parę kun więcej. Czy coś jeszcze? Tak patrzę tutaj na tą swoją kartkę, żeby Wam jeszcze powiedzieć. Aha, jeszcze tylko tak na szybciutko, na koniec już dwa słowa o cenach takich przyziemnych rzeczy. Na przykład jeżeli byście chcieli zjeść lody, to lody kosztują od 8 do 12 kun za porcję, czyli za gałkę. Różne te porcje są tutaj w zależności, gdzie byście kupowali. Jeżeli chodzi o wypożyczenie na przykład roweru, jeżeli byście chcieli pojeździć sobie na rowerze, tutaj pozwiedzać, to kosztuje to 150 kun za dany dzień, za cały dzień. Natomiast hulajnoga elektryczna kosztuje 120 kun. To są ceny tutaj z Trogiru, z jednej z wypożyczalni w centrum. To tyle już informacji takich finansowych, jeżeli chodzi o Chorwację. Ja jeszcze mam kilka dni tutaj w Chorwacji. Serdecznie Was pozdrawiam. Zapraszam na mój profil na Instagramie. Zapraszam do polubienia oczywiście mojego profilu na Facebooku, tutaj na YouTubie czy na Facebooku, bo ten film pokaże się także na Facebooku. Proszę bardzo, łapka w górę. Zachęcam do komentarzy, jeżeli byście jeszcze mieli jakieś pytania tutaj, na które mógłbym odpowiedzieć, jakoś Wam pomóc, to bardzo chętnie pytajcie pod spodem. Aha, jeszcze jedna rzecz ważna mi się przypomniało, bo było kilka pytań w pewnym temacie związanych z Austrią. Ja powiedziałem w poprzednim moim filmie tutaj z Chorwacji, że w Austrii wymagane są testy w hotelach i w restauracjach. I tak to wygląda. Natomiast, bo żeby było jasne, bo parę osób nie zrozumiało i dopytywało się. Jeżeli się zatrzymacie na stacji benzynowej w Austrii,
to na samej stacji benzynowej, jeżeli tam jest na przykład punkt jakiś, w którym można kupić coś do zjedzenia i zjeść, taka nazwijmy to jakieś bistro czy coś takiego, to tam nie wymagane są testy. Ale na przykład, jeżeli byście się zatrzymali w osobnej restauracji typu Lineside, Rosenberger i tak dalej, to ja sam osobiście miałem kontrolowane dokumenty covidowe, czyli tak to wygląda. Jeżeli kogoś nie zapytali, jeżeli komuś nie sprawdzili, no to pewnie miał szczęście, ale takie sprawdzenie jest wymagane przez personel. To tyle, dziękuję ślicznie, pozdrawiam Was, zachęcam do komentarzy, trzymajcie się, cześć.